Witajcie moi drodzy, ja jestem Kite. Czas na grę. Kontynuujemy naszą zabawę z cudowną grą, tak sądzę. Bynajmniej dla mnie. Mnie bardzo mocno wciągnęła. Jesteśmy aktualnie w już trzeciej erze. Postaram się jakieś zwierzęta hodowlane zdobyć. Przede wszystkim chyba potrzebujemy w ogóle jakichś produktów, przedmiotów, za które będziemy mogli się wymienić z traderem, który do nas przychodzi, czyli z handlarzem. Tak więc musimy troszeczkę upolować trochę zwierząt, żeby zdobyć troszeczkę więcej tych skór, bo z tym mamy troszeczkę problem. Z żywnością sobie troszeczkę poradziliśmy, bo już mamy trochę pól uprawnych. O, tutaj widzę, coś jest. Co? A, zabicie. Będzie łatwy łup. O kurczę. Straciliśmy trochę mąki. Przez chorobę, niestety. O, jakiś czerwony na twarzy jestem. Poczekajcie sekundę. O, trochę światła nigdy nie zaszkodzi. Co my możemy zrobić? Może byśmy troszeczkę wytworzyli troszeczkę więcej broni, żebyśmy mogli mieli czym handlować. O, zróbcie jej dużo. O, trader przybył. Zajechał. O, i mamy kozę. Możemy kupić kozę, która kosztuje 70. A nas na to nie stać. Po prostu nie stać. Chociaż nie, możemy. O, shiftem zaznaczamy, to wtedy więcej schodzi. Tak, jedną kupiliśmy. Co jeszcze możemy? Bo w sumie będę chciał dwie wziąć. 140. Co my jeszcze potrzebujemy? Tak, tu mamy 40. Aha. Raz i dwa. Świetnie. Czemu tutaj nie wchodzą? Feed animals. Empty contents. No trudno. Ale całe szczęście mamy mleko. Mamy już w sumie chyba trzy kozy. Więc jest naprawdę nieźle. Brakuje nam ubrań. Tak, to się zgadza. Tak? 23, 29. Tak. Brakuje nam. Czy możemy? Nie. Nie możemy. Ale możemy tą zrobić. To ubranie. Co nam? Aha, tutaj nam brakuje trochę. Musimy wydobyć mudy, mówiąc po polsku. O! Świetnie. No i mamy człowieczka w środku. Dobrze, dobrze. Kop, kop, kop.
8 mięsa. Musimy się jakoś bardziej rozwinąć. Aż 20 kosztuje kolejny nowa era. Era brązu. I co my możemy tutaj zrobić? Workshop. Aha. No to jeszcze dużo przed nami. I co tu wziąć? No jestem trochę w kropce. Dobrze, weźmy to. Aha, wodę to mamy. Raider! O, tylko dwóch nas atakuje. Spokojnie, bez paniki. Spoko, luzik. Damy radę. Mamy jeszcze chyba nawet psy ochronne. Ale możemy się streszczać. O. Mamy. Mamy czym się bronić. Raz, dwa, trzy. Zrób ubrania. No i co się stanie? O. Spokojnie. Zabiliśmy. Cudownie. O! Nieźle, super. Świetnie. I w końcu mamy. Weszły nam zwierzątka hodowlane. Mamy i wodę, i mamy i sianko. Dosyć w dobrym stanie jeszcze, bo to dopiero co zebraliśmy. Świetnie. Karmić, 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 jeszcze raz karmić zwierzątka. Co jeszcze nam brakuje? Mamy 21, aha, i tych. Oho. Proszę bardzo, zajmijcie się tymi. To konie, 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 konie. O, jeszcze tutaj o. Jedna sztuka. Nowa osoba się urodziła. A, nikt się teraz nie zainteresuje, to. To niedźwiedź zaatakował. Jego pech. Ale nikt nie zginął. Kto tu leży? A to pies. Ojej, już się obawiałem, że straciliśmy człowieka. Nie, całe szczęście. A, to o to chodzi. Na zimę nasze zwierzątka wchodzą do stajni. 200. Aha. O, jeszcze. O, kolejny gołd. Trzy sztuki weźmiemy. Będzie nas stać? 110. Nie. Nie mamy nic więcej. No dobrze, z jednego zrezygnujemy. 150. No niestety, ale musimy. O. Dwie sztuki. Świetnie. Animal population. Czyli już mamy 10 zwierzątek, którymi musimy się opiekować. Świetnie. I nowa osoba się urodziła. Ach! Ale mnie wciąga ta gra. Naprawdę powiem wam, że ta gra trzyma fajny po prostu klimat. Mam nadzieję, że szybko się nie znudzi. Mam nadzieję, że dojdziemy do ostatniej ery, czyli do metalu. Będziemy mogli tworzyć metalowe
metalowe, stalowe przedmioty. Dalej, tak, w dalszym ciągu mamy problem niestety ze skórami. Dosyć mało ich mamy. Zaraz sztorm się będzie. A, zobaczmy, może możemy coś nowego zbudować. Well. Czyli studnia. Nic z nowych rzeczy. Nie stać nas na wózek. No trudno. Dlaczego? Aha. Nie zrobimy tego jednego. 35. No dalej tych skór potrzebujemy. Co się dzieje, że one tak szybko znikają? Ale skupmy się na zwierzętach. Jak potrzebujemy skóry, to musimy niestety... O, stop! Znaleźć zwierzęta i właśnie je znaleźliśmy. O, spróbujcie i złapać je. A, tylko młodą można złapać. No, może się uda. No, halo. O, świetnie. Złapałeś? Złapałaś, przepraszam, M-ka. Udało ci się? O! Poczekaj. Ciebie też można... Ja chcę tą owcę. Jeszcze jedną. Złapcie, żeby one się rozmnażały. Będziemy mieli wełna, będziemy mieli nowe ubranka. No, halo. O, pięknie jest i... Jest. Mamy to. Te dwie sztuki można zabić. Zbyt mało narzędzi do... Dobrze, już się tym zajmuję. Mamy. Stać nas. Zaraz będzie czas zbioru. O, pięknie. Udało się zdobyć dwie owieczki. A mamy gdzieś tutaj... O, zwierzątka. Ojejku, ale mam dzisiaj po prostu straszny zanik słów. Koza. Nie mogłem znaleźć. Mamy 5 kóz, 2 owce i schronienie dla 10 zwierzątek. Może zbudujmy jeszcze jedną. Stajnie. O, zbudujcie. Przyjechał do nas trader i ma jeszcze jedną kozę. Z miłą chęcią weźmiemy. Wymienimy się za... No i za co możemy się wymienić? No dobrze. Za... No wymienię. Dobra. Niech będzie. Poczekaj, nie uciekaj. Masz coś jeszcze? Hej. Aha, no już poleciał. Trudno. Moja strata. Trzeba wydobyć trochę jeszcze błota. O, nowe zwierzątka się urodziły. Fajnie. No, to tym bardziej teraz musimy zbudować ten budynek.
No, zbierać, zbierać, zbierać. Jęczmień. Not enough stable space for our animals. Wiem o tym, już budujemy. No, zbierzcie jeszcze. 60 jęczmienia. Dosyć sporo. 17 chlebka mamy. 3 dzbany mleka. Jest naprawdę świetnie. Jest nieźle. Nasza wioska się rozwija. Tak. Rewelacyjnie. Mamy miejsce już dla nas, dla naszych kóz. A może byśmy jeszcze gdzieś odnaleźli owce. Owieczki, 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 owieczki. Nie, tutaj żadnych zwierzątek nie ma. Co my tu mamy? Bizony. A, możemy. Raz, dwa, trzy złapać. A nie, w sumie wszystkie możemy. Zobaczcie. Poszukajmy mimo wszystko jeszcze trochę zwierzątek. Niedźwiedź. Niedźwiedź. Co tu mamy? O! Złapmy, złapmy, złapmy. Złapmy i złapmy. Może się uda nam. Więcej zwierzątek nie widzę. Niech się tym zajmą. O, idziecie? Idziecie, super. Bizon atakuje. No, mam nadzieję, że nikt nie umrze. Jak? Mamy 3 świnie. Jest. Pięknie. Pięknie. To mnie bardzo cieszy. A tutaj? Przecudownie. Tutaj można upolować. I to też można upolować. Mamy coraz więcej zwierzątek. Co mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Dlaczego? Uff. Myślałem, że wyrzuciłem. O kurczę. Ktoś nam przychorował. Czy mam, a nie mamy skóry, zbyt mało tych skór mamy, 2 sztuki, no zróbcie 3 sztuki, powinno nam wystarczyć, wystarczy, nie wystarczy, co tak mało ubrań mamy, a my sprzedaliśmy, ajajajajaj. No trudno. Nasz trader kochany zajechał. Tyle rzeczy masz na sprzedaż. Skór kupimy, bo potrzebujemy. 10, 20, 30, 40 i owca 75. No, nie potrzebujemy, dzięki.
Dzięki za przyjazd. 8. O, to zrobimy jeszcze trochę. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8 sztuk. Wiem, że nie mamy ubrań. O, jedna osoba umarła ze starości. Zróbmy jeszcze, jeszcze tych ubrań. 13 punktów. Możemy kupić... A, pójdziemy w tą stronę i pójdziemy w tą stronę. Czy możemy coś nowego Nie, nie możemy. Nic nowego wybudować. Nowe osoby. Ile mam jeszcze? 3 sztuki. No to weźcie 3 sztuki. Świnie. O. Jedną kozę zabito. Nowa osoba się urodziła w naszej ekipie, w naszym plemieniu. I kolejna osoba umarła ze starości. Przykro mi. Poszukajmy zwierząt. Te zwierzątko możemy zabić. Na mięsko. Tutaj nic nie widzę, aby było. O, tu są zwierzątka. O, chciałbym złapać, a nie mogę. O, to w Nowej Erze. Raz, dwa, tylko te największe osobniki. To też duży? Duży. Duży osobnik. 38 ubrań. O kurcze! Mocne te zwierzątka, twarde. No jeszcze tutaj dwa osobniki. Jeden. Poradzisz sobie? Poradzisz sobie chyba. No i jeszcze jeden strzał. Halo. Ależ emocje, nie wiem czym, ale... Pięknie. O, nowa koza się urodziła. Jedzonka mamy. Wszystko idzie w dobrą stronę. Dwadzieścia chleba, nie no. Limit zróbmy 30. 18. Już nie mamy miejsca dla naszych zwierzątek. Hmm,
Gdzie? O, tu tutaj było. Musimy trochę błota zebrać. Przyspieszmy grę. Zaraz będziemy musieli chyba... O, trader. Pomniejszać naszą liczebność naszych zwierzątek domowych. To nic takiego ciekawego nie masz na wymianę. Gdzie są moje owce? Chciałbym zobaczyć owce. Owce, owce, owce. Tu jest świnia. Koza. Jest owca. A, jeszcze nie można zebrać, no. Owce, owce, owce. Tu jest świnia. Także skupimy się. O. Zetniemy te drzewka. One tutaj są naprawdę niepotrzebne. Zetnijmy, zetnijmy. Nie chcę tutaj mieć drzewek. Tu będzie fasada. O, nowa się... A coraz więcej tych kus mamy. Czego nie mamy? Dlaczego nie pokazuje... To jest właśnie... To jest trochę słabe, że nie pokazuje, czego brakuje, jakich narzędzi. To mi się trochę nie podoba. Ale dobrze, czego my nie mamy? Tak, mamy... Flint. A, tego możemy nie mieć. Z 3 sztuki trzeba zrobić. Mamy, mamy... I flint knife. Mamy. Musimy troszeczkę ograniczyć tą populację kus. No, raz. Dwa. Dwie sztuki. Więcej nie widzę. A, są. Trzy, cztery. Cztery, pięć. Jedenaście skór mamy, to możemy się skupić na wytworzeniu jeszcze ubrań. Trzydzieści, nie, zrobimy większy limit, do 50. Tam 50 chlebków, będzie ok. 10 mleka, 58 mięsa. Wow. Jesteśmy naprawdę, jeżeli chodzi o żywność, jesteśmy po prostu zabezpieczeni na długi, 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 długi czas. O, świnia. Fajnie byłoby dorwać jeszcze właśnie świnie. I... Stop! O, tu coś możemy złapać. No halo, znajdzie się ktoś kompetentny, przyjdzie tu. O, świetnie. I... O, wróć, wróć, wróć. Ach, koza. Wróćmy do podglądu. Co my tu mamy? Wilk. Nie, wilka nie potrzebujemy. Niedźwiedź też nie. Niedźwiedzia też nie potrzebujemy. Tutaj jest old. Stara. No niestety też nie. Złapcie.
I tu więcej zwierzątek nie widzę. Tego jeszcze łapać nie możemy. Stary bizon. A, upolujcie. O, tu mamy. Przepraszam was bardzo. Kus nigdy nie za wiele. Jak będzie za wiele, to po prostu ciach. Będziemy mieli skórę i mięsko. W sumie mamy czym już teraz wymieniać się z naszym traderem. O, będziemy mieli pierwszą wełnę. Tylko ile? Jedna sztuka. Oj, no to sporo tych owiec potrzebujemy. Naprawdę sporo. Przyspieszmy. Zróbmy jeszcze trochę tych bluz. Tu wszystko wycięte. Rewelka. Czy my możemy wydobywać brąz? Copper mine. Możemy. Znajdźmy copper. Flint. Tin. Copper. Jest. Świetnie. Flint. O! Nie, tego nie mogę. No patrzcie, no. Czy ja jeszcze nie mogę zbudować? Halo. Copper mine. A, required for. Czyli tutaj będzie dopiero, tak? Dopiero tutaj w Copper Age. Gdzie jesteś, handlarzyku? No, o, świetnie. Tego nie potrzebujemy. Bardzo dziękujemy za to. Nic ciekawego nie masz. Naprawdę nic ciekawego nie masz. Zbudujemy mimo wszystko jeszcze jedną. Pięć mamy owiec. Świetnie, 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 świetnie. Trochę mi martwi, bo mamy tylko trzy świnie i obawiam się, że tylko jednej płci, dlatego one się nie rozmnażają. O, co to? O, nie. Niedźwiedzie nas zbytnio nie interesują. Co my tutaj mamy? Koza. To jest koza. Tak, wiem, że nie mamy miejsca. Już nad tym pracuję. Zobaczmy, co mamy z obronnych rzeczy. Czy mamy jakąś. O. Podstawowa wieża. Postawmy. Potrzebujemy trochę obrony. Jedna. Postawimy tutaj drugą. I tutaj trzecią. I w sumie jeszcze jedna tutaj. Myślę, że tyle wystarczy jak najbardziej. O! Oni sami zabijają kozy. To gdzie to się ustala? Można gdzieś to ustawić? Generalne to nie.
To też nie. Zwierzęta, speed, defense, food. No nie, nie mam pojęcia, gdzie to się ustawia. Możemy jedną kozę, w sumie dwie, trzy, no, cztery. Ciachnąć. A dlaczego owce? Czy była już za stara? Czy to ja zaznaczyłem? Mam nadzieję, że ja tego nie zrobiłem. Ha. Chociaż w sumie możemy zaznaczyć, żeby samo wytwarzało. 39 osób w wiosce. Aha, już nie mamy miejsca. No to trzeba rozbudować. Postawmy inaczej. Extract mud. No tutaj. Przydzielmy do tej roboty dwie osoby. Ile maksymalnie? 10. No 15. Myślę, że to będzie racjonalnie. I zupgrade'ujmy dwa domostwa. Rozbiórka trwa. Fajne jest to, że to po kolei jest pokazane. Jak to wygląda? Co tutaj masz fajnego? Nie masz chyba nic. Chociaż mogę wziąć od ciebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękujemy za wymianę. Siedem. W sumie to warto odblokować, żeby im troszeczkę morale zwiększyć. Postawmy ten kamień, cokolwiek on oznacza. Co to? Aha, megalith. A gdzieś to? A, gdzieś widziałem. No tutaj widziałem. A, jeden domek już mamy. Drugi jest w trakcie. Rajdersi. Ilu? Czterech. Zapraszam. Zobaczymy, jak się spisze wieża obronna, w której nikogo nie ma, co mnie troszeczkę obawia. I stresuje. No, zapraszamy. O kurczę, dwóch umarło. Już zgrabiliście? Zgrabiliście. Po sprawie, po ataku. Prepare. Przygotuj do. Do transportu. Potrzebujemy jednej sztuki.
Sztuki tutaj. Nie, gdzie tu postawiłem? Tutaj, o. Sztorm. Dobrze, przeżyjemy ten sztorm. Ła! Masz ty siłę, kobieto. Strongwoman. O, już się ktoś podłączył. No pomóżcie, pomóżcie, to jest trochę ciężkie. O. Już. Okej. Okay. Nie, no to. Taka tam drobnostka właśnie przebieg. Przeszli przez. Mały błąd. Przeciągnęli przez budynek. Okej. Okay. Może być. No i postawcie. Pomimo takich błędów, podoba mi się to, że wszystko co budują, to tak etapami. To jest fajne. To mi się podoba osobiście. No i mamy postawione. Rewelka. Aha. O, i będziemy mieli zaraz czym handlować. Świetnie. Miejsca dla naszych zwierzątek mamy sporo. Co nam jeszcze tutaj pozostało? Nie wiem, czy w to pójść. Czy potrzebujemy więcej roślinności? Mamy chleb w sumie to. Co, możemy wybrać coś innego? Nie, czy możemy, ale. A co się dzieje, że są smutni? Morale zbyt małe. No macie tutaj, możecie się pomodlić do kamienia. Fajnie, jeszcze jakbym znalazł jakieś statko owieczek. Tutaj nie. Tu też nie. Tutaj niedźwiedź. Nic ciekawego. Kurczę. Nic ciekawego. Czemu nikogo w wieży nie było? To mnie zastanawia. Ile potrzebujemy teraz? Do aż 20. Sporo. Sporo, sporo, sporo. Morale się zwiększają, zwiększają. Rewelka. A tak się teraz zastanawiam, co jakbyśmy może w sumie zbudowali. Ale to sporo sporo drzew potrzebujemy. Naprawdę sporo. A czy możemy wybrać, żebyście. O, możemy wybrać. Do ścięcia weźmy 3 osoby i 20 sztuk. Jak trochę uzbieramy, to może rzeczywiście postawimy i bramę, i mur. I tu chyba trader idzie. Nasz czy? Nie nasz. O, a co to jest? Ship. O, pięknie. Pięknie. Zobaczmy, za ile możemy. Za ile możemy. Ile możemy tych owiec kupić? Tak. Jedną mamy.
O, i piątka. Aż 10 potrzebujemy. Druga owca. Trzecia owca. Czwarta owca. Mam nadzieję, że nie zabra... Nie zabraknie nam. Dobrze. Myślałem, że nam zabraknie troszeczkę ubrań, ale... Całe szczęście... Nie. Rewelacyjnie. Już się powiększyło o 3. O kurczę, popsuło się sporo chleba. Ale mamy owce. Cieszę się z tego naprawdę niemiłosiernie. Cieszy mnie to. Dwanaście. Ile potrzebujemy do... Aż 20. Ulala. 35, a 41 możemy maksymalnie. A może... Upgrade'ujmy. Z dwa domy. Świń potrzebujemy. Potrzebujemy naprawdę świń. Mam nadzieję, że wpadnie jakiś trader. Mamy co zaoferować, naprawdę mamy. Moment. Ja tego nie ustaliłem. A! Stare, dlatego. Zwierzątko. Dlatego się zabija. No trudno. Nie mamy świnek. Szkoda, naprawdę. Szkoda, szkoda, szkoda. Chciałbym. O, poczekajcie. Jak tu jest. Jak tu mamy jedną sztukę dzika. Może gdzieś jest w pobliżu. Rodzinka. Jest czy nie ma? Nie przeszła. Może tutaj jest? Nie. Tutaj są kozły. No chyba nie ma. Tu nie widzę. Kozły. Koń. No, trudno. Czwóreczka. 40, 37 mamy. Znowu brakuje, będzie nam brakowało miejsca, jeżeli chodzi o nasze kochane zwierzątka. Postawmy kolejną. Stajnie. A znowu. Chlebek się popsuł. Gdzie tu jest chleb? Sporo tego chleba się psuje. Widzę. 35. No, jeszcze. Jedną sztukę błota potrzebujemy. I koza gotowa do wydojenia. Jedną sztukę błota potrzebujemy. Wpadł na to, żeby samemu pozbierać te błoto, no. Ludzie, no, litości. O, trader. Co, świnia? Nie ciesz się, nie ciesz się, kajt zbyt mocno. 7. Sprzedajmy wszystko. O, możemy spokojnie i siano też sprzedać. Tak, mamy świnie. Mamy. Stop. Male, female. Mwah! Pięknie. Przepięknie.
Świnia da nam sporo, naprawdę sporo mięsa. Tylko teraz dobre pytanie. Czy nie można jakoś powiększyć tych stajni? O, nowe się urodziły. Trzydzieści cztery. No czemu nikt nie wytwarza? A zbyt mało noży mamy. Zróbcie z trzy sztuki. Zatem. Ile nam brakuje? 20 do ery brązu. Poczekamy. Pożyjemy. Zobaczymy. Postawmy jeszcze jedną. O, w sumie możemy studnię postawić. Możemy gdzieś na środku? Nie, tu nie ma miejsca. Tu. O, tutaj jest miejsce. Rewelacyjnie. Ale chciałbym postawić jeszcze jedną. Stuk siana. O, nie mogłem znaleźć słowa. Szesnaście, jeszcze nam brakuje sporo. Cztery punkty. No, dlaczego nikt nie robi? Zróbcie, zróbcie, bo będzie nam brakowało zaraz. 43. Nowe zwierzątko w stadzie. Piorun zabił kozę. Wow. O, mamy nowe owce. Cieszy mnie to, tylko czemu świnie się nie rozmnażają? To mnie trochę martwi. 50, 49. Dobrze. Wystarczy nam. Myślę, że warto jeszcze tak zupgrade'ować ten budynek. No, trzy budynki możemy spokojnie zupgrade'ować. Co? Już brakuje nam miejsca? Jak to? Cztery. No tak. To prawda. Teraz będzie więcej tych stajni niż domów mieszkalnych. Masakra. Zaraz będę musiał sprzedawać po prostu te mięso. Bo zbyt dużo już go mamy. 65. Trzydzieści cztery. No, zbudujcie, zbudujcie. O. Świetnie. O, i mleko nam się psuje. Ile możemy? 42 osoby pomieścić. No, nie aż tak dużo. Zbyt mało miejsca. No wiem. Trzeba zabrać trochę błota. Czy to jest osiołek? Tak. Tylko nie możemy go złapać. Jeszcze. No, zbierzcie trochę. Ruchy, ruchy, ruchy. 20. O, zaraz odblokujemy nową erę.
No kochani, co jest? Błota mam brakuje. Nie, naprawdę mam ich za dużo już tych kóz. 38 to jest naprawdę przesada. Nie, no trzeba się troszeczkę. Troszeczkę zmniejszyć populację. No, ale nie teraz. Stajnia. O, już mamy. Więcej miejsca. Nowa osoba się urodziła. 38. A, spokojnie. Spokojnie mamy. W co przyodziać no, nowe osoby. 38, 42, 46. Cztery osoby mogą wejść do tego domku, a tak normalnie to 3, czyli upgrade o jedną osobę. Wow. Wow. Zbyt. Gdzie jest? Tutaj. Musimy trochę stworzyć więcej narzędzi. Trader. Nie, nie potrzebujemy kolejnej kozy. No nic ciekawego nie masz. Jak nigdy po prostu. Dzięki. Dzięki za przybycie, ale wracaj skąd przyszedłeś. O, pogrupowane. Nie no, przesada, zaraz po prostu... Czy jest jakiś upgrade, który... coś jeszcze zrobi z żywnością, żeby się nie popsuła? Nie, chyba nie. Przeżyliśmy. Przeżyliśmy zimę. Nie, naprawdę, zbyt dużo mamy. Już za dużo. Przykro mi, ale musimy tak. Ile tu jest? No, nieważne. No, przykro mi, no za dużo, za dużo. Trzeba się troszeczkę pozbyć. Mam nadzieję, że nie zaznaczyłem żadnej owcy, bo... Nie. Chyba nie. No trudno. Jak zaznaczyłem, to trudno. Nic się nie stało. 35. 32. 31. Tak do 30 moglibyśmy zejść. A, jest okej. Okay. Stać nas na wejście w nową erę. Wchodzimy w nową erę. Wchodzimy. Weszliśmy. Tym miłym akcentem zakończę ten odcinek. Zapiszę go. I tak dosyć, mam nadzieję, że nie przyciągnąłem was. Bardzo dziękuję wam za ten odcinek, za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym. Ja jestem Kajta, to był czas na grę. Cześć!